Od kilku dni znowu w mediach zaroiło się od zdjęć pokazujących płonące wieże World Trade Center. Kolejna rocznica serii zamachów z 11 września powoduje, że nieco już zapomniana tematyka wraca do debaty publicznej. Do studia zaprasza się ekspertów, a kolejni specjaliści próbują odpowiedzieć na pytanie, co dalej z Al-Kaidą. Dzisiejszy odcinek też będzie poświęcony zamachom. Opowiem o pewnym zdjęciu zrobionym 11 września. Zdjęciu, które wzbudziło ogromne kontrowersje, podzieliło ludzi na dwa skrajne obozy, a według mnie najlepiej pokazuje ogrom tej tragedii. Zapraszam na nowy odcinek na kanale Anatomia Zamachu. Września 2001 roku zdjęcie zatytułowane The Falling Man ukazało się w The New York Times. Następnie w setkach innych gazet w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Okoliczności zrobienia tego zdjęcia są wszystkim znane. 11 września 2001 roku samolot linii American Airlines uderzył w północną wieżę World Trade Center o godzinie 8:46 rano. Około 17 minut później, o godzinie 9:02, drugi samolot linii United Airlines uderzył w południową wieżę World Trade Center. Konstrukcje obu 110-piętrowych budynków nie wytrzymały i wieżowce zawaliły się. Wieża północna o 10:28, wieża południowa o 9:59. Godzina. Ci, którzy przeżyli, mieli mniej więcej tyle czasu na opuszczenie budynku. Wielu się to nie udało, bo pożar uwięził ich w biurach lub nie byli w stanie przedostać się do klatek schodowych. Wielu z nich zdecydowało się na desperacki skok. Kilka osób skakało z zaimprowizowanymi spadochronami z koców, obrusów czy innych kawałków materiału, które oczywiście w konfrontacji z prędkością i ciśnieniem okazywały się bezużyteczne. Ale większość po prostu skoczyła. Szacuje się, że w ten sposób zakończyło życie około 200 osób pracujących w wieżach World Trade Center. The New York Times, powołując się na bezpośrednie relacje swoich reporterów, szacował, że tzw. skoczków było około 50. USA Today, którego dziennikarze przeanalizowali relacje naocznych świadków i dowody kryminalistyczne, doszli do wniosku, że co najmniej 200 osób zginęło skacząc. Z tego wynika, że od 7 do 8% osób, które zginęły w Nowym Jorku 11 września 2001 roku, zginęło wyskakując z budynku w World Trade Center, przede wszystkim z wieży północnej. Autorem fotografii, o której dzisiaj opowiadam, jest Richard Drew. 54-letni dziennikarz, pracujący w tym czasie dla agencji Associated Press. Co ciekawe, w 1968 roku był on świadkiem zabójstwa senatora Roberta, czyli Bobby'ego Kennedy'ego. I w momencie zabójstwa on szedł dosłownie za Kennedy'im i został ochlapany krwią mężczyzny, gdy padł strzał. Wiele lat później wypominano mu, że robił zdjęcia wtedy, mimo iż żona Kennedy'ego błagała reporterów, by odłożyli aparaty. 11 września 2001 roku Richard Drew pracował przy pokazie mody ciążowej, gdy dostał informację, że pierwszy samolotów uderzył w północną wieżę World Trade Center, więc zapakował sprzęt i pojechał metrem w pobliże zaatakowanego kompleksu budynków. O dziwo, metro działało. Następnie przedarł się w okolice, gdzie były już służby ratunkowe i wtedy zauważył osoby wyskakujące z budynków i rozpoczął fotografowanie. Za pomocą obiektywu wyszukiwał spadające postacie i podążając torem ich lotu robił od 9 do 12 ujęć. Sfotografował w ten sposób od 10 do 15 osób.
Po zawaleniu się północnej wieży opuścił miejsce wydarzeń, pojechał do redakcji, zgrał materiał na dysk. Dzień później na 7 stronie The New York Times ukazało się słynne zdjęcie. Warto mieć świadomość, że w ciągu kilkunastosekundowego lotu ciało tego mężczyzny dokładnie przez moment było w takiej właśnie pozycji. Zdjęcie zostało wybrane spośród kilkunastu, może kilkudziesięciu, właśnie ze względu na osobliwą symetrię postaci. Widziałam wiele zdjęć osób, które wyskoczyły z wież i najczęściej one nie wyglądają tak doniośle. W ich sylwetkach widać rozpacz, desperackie próby walki z grawitacją. Najczęściej mają rozłożone ręce, wyglądają absolutnie przerażająco. To zdjęcie jest inne. Ciało mężczyzny jest idealnie symetryczne i za taką symetrię na zawodach gimnastycznych czy w rywalizacji polegającej na oddawaniu idealnych skoków do wody dostaje się medale. Bohater tego zdjęcia został unieśmiertelniony, ale nikt go nie pytał o zdanie. Zdjęcie wywołało skrajne reakcje na całym świecie. Do wielu redakcji napłynęły później listy, telefony, wiadomości z wyrazami oburzenia. Krytycy zarzucili fotografii i jej autorowi drastyczność, przekroczenie granic intymności i brak poszanowania dla ofiar ataków, a przede wszystkim ich rodzin. Moment śmierci należy do najbardziej intymnych momentów. Narodziny, śmierć, czy ten moment, kiedy dwoje ludzi łączy się w akcie miłosnym, to są najbardziej osobiste, intymne wydarzenia, które powinny należeć tylko do nich. I właśnie ostrze krytyki wielu autorów dotyczyło faktu, że ten moment desperacji, rozpaczy, przerażenia został wykorzystany, że temu człowiekowi odmówiono prywatności w tak przerażającym momencie. Może nie miałby nic przeciwko, ale tego nie wiemy. Zdjęcia i filmy pokazujące tak zwanych skoczków zostały uznane za zbyt kontrowersyjne i amerykańska telewizja przestała je pokazywać. Kolejna ważna kwestia dotyczy identyfikacji bohatera tego zdjęcia. Krótko po tym, jak fotografia stała się sławna, reporter Peter Cheney, reporter gazety The Globe and Mail, dostał dziennikarskie zadanie zidentyfikowania postaci na zdjęciu. Od początku przypuszczano, że to ktoś z 106 bądź 107 piętra wieży północnej, gdzie mieściła się restauracja Windows of the World i według gazety USA Today to właśnie z tamtego miejsca skoczyło najwięcej spośród tych, którzy zdecydowali się na ten desperacki krok. Początkowo uznano, że to Norberto Hernandez, który był właśnie zatrudniony w tej restauracji. Dalsza rodzina rozpoznała go na fotografiach. Najbliższa rodzina nie chciała widzieć tych fotografii, no i trochę się im nie dziwię, bo Peter Cheney, niezrażony wcześniejszymi odmowami, nie uszanował spokoju rodziny i przyszedł z tymi zdjęciami na pogrzeb Hernandeza. Bliscy tego człowieka byli zawstydzeni i przerażeni całą sytuacją. Nie chcieli zainteresowania mediów, obcych ludzi, ani tym bardziej nie chcieli oglądać zdjęć, które mogły pokazywać go w takiej chwili. Jakiś czas później żona i córka stwierdziły, że mężczyzna ze zdjęcia to nie jest ich mąż i ojciec. Wiele osób twierdziło później, że na zdjęciu jest ich krewny. Dziś przyjmuje się, że na słynnym zdjęciu jest Jonathan Bailey, choć nie ma na to 100% dowodów. Ataki na wieżę World Trade Center, Pentagon i nieudany atak na 4. lokalizację najczęściej rozpatruje się w kategoriach wielkiej polityki. Czasami wspomina się o traumie społeczeństwa amerykańskiego i bohaterstwie nowojorskich strażaków. Bardzo rzadko zamachy rozpatruje się w kategorii tragedii pojedynczych osób. Dlaczego? Bo to najtrudniejsze, bo to wymaga bardzo niewygodnych refleksji, bo uświadomienie sobie, że w zamachu terrorystycznym mógłby zginąć każdy z nas, jest trudne. Właśnie. O tej tragedii czasem po prostu łatwiej powiedzieć w kategoriach zbiorowych, na zasadzie ofiary 11 września, pracownicy Pentagonu, pasażerowie porwanych samolotów
niż nazwać po imieniu konkretnych ludzi, którzy kochali, nienawidzili, byli fajnymi ludźmi, byli paskudnymi ludźmi, ale nie szukali guza, nie ryzykowali życia, po prostu przyszli jak co rano do pracy i to było ich jedyną winą. I to jest bardzo niewygodna myśl, że mogłoby nas spotkać coś podobnego. W tym, niestety, tkwi siła terroryzmu. Temat na ten odcinek podsunął mi Filip, któremu bardzo dziękuję. Nie mam zwyczaju nachalnie promować swoich odcinków, ale bardzo polecam Wam zobaczyć odcinek specjalny z zeszłego roku, nagrany właśnie z okazji 20. rocznicy ataków. To odcinek, w którym chciałam oddać hołd tym, którzy zginęli ratując życie pracowników World Trade Center. Tamten odcinek nagrałam też po to, by pokazać, że faktyczna liczba ofiar zamachów znacznie przekracza oficjalne 3000 i należałoby ją pomnożyć przez 2, ponieważ ludzie, którzy brali bezpośredni udział w akcji ratunkowej, zapłacili za nią własnym zdrowiem, a w perspektywie kilku lat życiem. Pod spodem macie link do tamtego odcinka i trochę materiałów dodatkowych. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzisiaj widzimy się w niedzielę, zamiast tradycyjnie w środę, ale sytuacja tego po prostu wymagała.